Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko takich ilościowych jak statystyka opisowa, ekonometria, mikro, makro, badania operacyjne, finanse i wiele innych. Żeby zapoznać się z całym zakresem moich przedmiotów, jak najbardziej możecie wejść na zadaniaprojekty.pl, tam jest całość mojej oferty. Możecie również bezpośrednio skontaktować się ze mną w sprawie zadań, pisząc na zadania-projekty@wp.pl. Tam w treści załączajcie swoje zadania, z którymi macie problem. A dzisiaj Wam chciałam omówić zadanie ze statystyki matematycznej z zakresu estymacji parametrów rozkładu, dokładniej przedział ufności dla odsetka w przypadku, gdy mamy dużą próbę. Jeśli mamy zadanie takie, jak tu widzicie, o treści następującej. W celu oszacowania dyspersji jednostkowego kosztu produkcji pewnego artykułu wytwarzanego przez różne zakłady wylosowano do próby w niezależny sposób 196 zakładów, otrzymując m.in. i jest podana średnia arytmetyczna z odchyleniem standardowym S 7,3 zł. Wyznaczyć przy współczynniku ufności 0,99 przedział ufności dla odchylenia standardowego kosztów jednostkowych. Więc tu jest powiedziane w tym zadaniu, że mamy próbę liczną 196 jednostek i z nich otrzymano wyniki. Te wyniki na pewno są wynikami z próby, nie z populacji generalnej. Znamy, jaka jest średnia, jakie jest odchylenie standardowe. I my mamy powiedzieć, jaki jest przedział ufności dla odchylenia standardowego przy współczynniku ufności 0,99. W przypadku, gdy badamy, powiedzmy, przedział ufności dla odchylenia standardowego czy wariancji, ważne jest to, czy nasza próba, którą badamy, tak jak tutaj 196, czy to kwalifikujemy już jako dużą próbę, czy też jako małą próbę. W tym zadaniu możemy powiedzieć, że próba jest duża, bo już liczy, możemy powiedzieć, ponad 30, 60, 120, zależy ile jednostek bierzemy jako tą graniczną poziom, jak próba jest duża. Gdy powiedziane jest w tym momencie, że mamy brać, wyznaczyć współczynnik, nie, przepraszam, przedział ufności dla odchylenia standardowego przy 99% pewności wyniku tego przełożenia z próby na populację generalną, to musimy mieć wartość krytyczną z rozkładu normalnego, bo próba jest duża, a w przypadku większości przedziałów ufności, gdy próbę kwalifikujemy jako dużą, to korzystamy ze wzorów bazujących na rozkładzie normalnym. Dlatego korzystałem czy z tablic rozkładu normalnego, czy z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego możemy wyznaczyć wartość krytyczną dla 1% niepewności, czyli tego poziomu istotności błędu. Ta krytyczna czy u alfa, czy z alfa wynosi 2,58. Jak się wyznacza wartość krytyczną, na pewno omawiałam na innym filmie, więc zapraszam do oglądania playlist ze statystyki matematycznej czy z ekonometrii. I w naszym zadaniu na pewno musimy wiedzieć, że mamy oznakowanie takie, że S od X jako pierwiastek z wariancji traktujemy, że to jest odchylenie standardowe z próby i wiemy z tej treści tego zadania, że wynosi 7,3 zł. Bo to jest koszt, jednostkowy koszt produkcji podany w złotówkach. Sigmą oznaczamy w tym momencie odchylenie standardowe w populacji generalnej i to nie jest wartość konkretnie znana. My dopiero szacujemy, w jakim to przedziale mogłaby się zawierać odchylenie dla całej populacji generalnej, czyli dla wszystkich zakładów, nie wiem, czy w Polsce, czy w Europie, czy na świecie. Wiemy, że taką analizowaną zbiorowością jest 196 jednostek i w tym momencie ja akurat mam zastosowany podział, że powyżej 30 jednostek mówimy o dużej próbie, a przy próbie do 30, czyli mniejszej lub równej 30, mówimy o przedziale ufności dla wariancji, bo to będzie próba mała. A więc musimy wiedzieć, próba duża, to wiemy, mamy tylko wzór na przedział ufności dla odchylenia standardowego. Gdyby próba była mała, to byśmy mieli wzór tylko bezpośrednio na przedział ufności dla wariancji. W tym momencie przedział jest dla próby dużej, dlatego korzystamy z rozkładu normalnego i z przedziału ufności dla odchylenia standardowego. Wzór jest następujący, jak widzicie,
P to jest oznaczenie prawdopodobieństwa, że ono wynosi 1,099 i to prawdopodobieństwo mówi o tym, w jakim to przedziale, w jakich granicach zawiera się odsetek dla populacji generalnej, że to jest od do. I dalej idąc, po podstawieniu wartości z próby, to jest odchylenie z próby, tu jest odchylenie z próby, pierwiastek z 2n to jest pierwiastek z podwojonej liczebności próby, a 1 minus alfa to jest ten ta pewność, na ile procent jesteśmy pewni, że dobrze przenieśliśmy wyniki z próby na populację generalną. Po podstawieniu, oczywiście najlepiej polecam obliczenia na kalkulatorze naukowym, mamy oznakowanie takie, że prawdopodobieństwo z prawdopodobieństwem 99% odchylenie standardowe dla populacji generalnej zawiera się między 6,35 a 8,25. A więc poprawnie interpretując, możemy stwierdzić, że ten przedział ufności dla odchylenia standardowego jednostkowego kosztu produkcji, czyli musimy powiedzieć dla jakiej cechy, przy współczynniku ufności to i podane jest w złotych. Zawsze możemy inaczej powiedzieć, kwestia języka polskiego, oczywiście przy współczynniku ufności 0,99%. Czyli możemy powiedzieć, że na 99% jednostkowy koszt produkcji zawiera się w przedziale od 6,35 zł do 8,25 zł. Oczywiście gdybyśmy mieli do policzenia przedział dla wariancji w przypadku tych dokładnie samych danych, to byśmy musieli te wyniki 6,35 i 8,25 podnieść do kwadratu. Bo jeżeli przedział dla odchylenia standardowego zawiera się w tych granicach, to dla wariancji zawiera się w granicach kwadratów tych wyników. Czyli w tym momencie może być zadanie, że próba jest duża, a my mamy do policzenia przedział dla wariancji. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Oczywiście dotyczyło... Witam Was bardzo serdecznie na mojej... Oczywiście dotyczyło przedziału ufności dla odchylenia standardowego, gdy była to próba duża. Oczywiście możecie, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do udostępniania moich filmów znajomym. Sami korzystajcie z playlist, które przygotowałam, czy to do statystyki matematycznej, czy do opisowej. Subskrybujcie mój kanał, ja bardzo serdecznie Was do tego zapraszam i powodzenia życzę Wam w nauce. Rozwiązujcie na pewno jak najwięcej zadań i cierpliwości przy nauce.